Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd do sklepu Pepco. Tu już na wstępie mamy tę uśmiechniętą kolekcję. Niektóre produkty pokazywałam, dlatego skupię się na rzeczach, których jeszcze nie widzieliśmy. I tutaj mamy na przykład jakiś zestaw z tego, co widzę. Jest to koszulka ze spodenkami i taki zestaw kosztuje 25 zł. Oczywiście ten set jest dla chłopca, dla dziecka. To wszystko jest wykonane z bawełny. I tutaj na przykład te różowe sukienki, bluzeczki już kiedyś pokazywałam, tak więc ich nie będę pokazywała. Ale bucików jeszcze nie widzieliśmy. Muszę wam przyznać, że one były dość ciężkie, nie były takie lekkie. Cena 40 zł, maksymalnie do rozmiaru 31, od rozmiaru 22. To bardziej takie buciki dla dziewczynki. I z tej strony mamy buciki dla chłopca. I też uważam, że są dość ładnie wykonane. No i cenę mamy tę samą, czyli te 40 zł. Poniżej są kolejne produkty. I tutaj już jest coś dla nastolatków. Taka bluzeczka. I cena za tę bluzkę jest to kwota 15 zł. Ponownie jest ona też wykonana z bawełny. Tak ona się prezentuje z przodu. Krój taki bardziej luźniejszy. No i z tyłu bez żadnych nadruków. Do tego możemy sobie dobrać spodenki, kolarki. Bardzo przyjemne one były w dotyku. Materiał dość taki grubszy. Z jednej strony taki nadruk. I jeżeli chodzi o cenę tych spodenek, zaraz tutaj znajdę. I też mamy te 15 zł, czyli taki zestaw można sobie stworzyć za 30 zł. I oprócz tego fioletowego koloru tutaj poniżej kolejny taki zestaw. Tym razem ta bluzeczka już jest taka bardziej jakby opięta i też jest to bawełna. Jeszcze tylko oczywiście zaraz tutaj cenę znajdę. No i jeżeli chodzi o cenę, też jest to 15 zł. I tutaj do kompletu, tak jak powiedziałam, możemy sobie dobrać krótkie spodenki. Spodenki krótkie, no też to są takie kolarki. Też wam je pokażę, jak one wyglądają. Też taki napis z jednej strony i też one kosztują 15 zł. Z lewej strony mamy już bardziej takie spodenki dla chłopca, luźniejsze. I tutaj cena też 15 zł. Tak więc te wszystkie krótkie spodenki kosztują 15 zł i bluzeczki też są w tej samej cenie. Tak więc idziemy dalej już na odzieżówkę i najpierw zaczniemy od tej lewej strony, bo tutaj mamy odzież damską i już z daleka zauważyłam bluzeczkę w kolorze białym z takimi zdobieniami, koronka z boku. Muszę wam powiedzieć, że całkiem ciekawie ona wygląda. Cena 25 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. No i jeszcze wam pokażę, jak ona się prezentuje z przodu, z tyłu podobnie. Materiał też całkiem przyjemny, dość ładnie ona jest wykonana. Jeszcze tutaj wam z bliska pokażę tę koronkę. Bardzo przyjemna w dotyku, nic nie drapie. Na dole mamy krótkie spodenki muślinowe w kolorze białym. Ani z przodu, ani z tyłu nie mają żadnych kieszeni, tylko są kieszenie boczne. Jeszcze tylko oczywiście cena. Tylko niech ją tutaj wyciągnę i mamy 30 zł. I tutaj sprawdzam, jak one bardzo prześwitują. I szczerze mówiąc, no trochę widać, chociaż nie tak bardzo, jak mogłabym przypuszczać. To przejdziemy sobie dalej. Tutaj większość tych produktów już pokazywałam. Ja zawsze staram się pokazywać to, co jest na bieżąco z nowości. I na samej górze zauważyłam bluzeczkę w kolorze różowym. Jest ona wykonana z bawełny. I tego typu bluzeczka występowała chyba wcześniej w kolorze białym, z tego co pamiętam. I były też chyba w kolorze czarnym. Cena 25 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. I tutaj w podobnym stylu, identyczny kolor, jak możecie zauważyć. Jest to również 100% bawełna.
mamy tego typu bluzeczkę. Nie jestem pewna, czy ją kiedyś Wam nie pokazywałam. Dość duży dekolt zarówno z przodu, jak i z tyłu, ale uważam, że też naprawdę fajnie ona wygląda i też prawdopodobnie była w kolorze białym. Cena 20 zł, maksymalny rozmiar XXL. No jeszcze Wam pokazuję ten haft, jak ono wygląda z bliska. I przejdziemy się dalej. Tutaj jeszcze te zostały bluzeczki, chociaż to już były małe rozmiary, bo to były tylko eski, bo mam właśnie ciekawa, jakie się nie wyprzedały. Z tej strony mamy sukienki, które też już kiedyś pokazywałam, plececzki, torebki, nic nowego. Tutaj te zestawy też już pokazywałam. I z tej strony, jak możecie zauważyć, koszula, taka bluzka koszulowa z dodatkiem lnu, jest to też wiskoza i len. Cena 40 zł. Jeżeli chodzi o ten kolor liliowy, one wcześniej były w kolorze liliowym, ale tylko i wyłącznie na dziale dziecięcym. Na dziale dla dorosłych nie było. I do tego mamy spodnie za 30 zł. Spodnie, no krótkie spodenki. Również ten sam materiał. Jeszcze też Wam je wyciągnę i pokażę, jak one wyglądają. Z przodu mają taką sznurówkę pseudo, jak ja to mówię. Oczywiście gumka w pasie. I jeszcze tutaj mamy kolejne nowości. To jest, są takie bluzeczki, do tego też krótkie spodenki. Jest to taka krata. Materiał jest to połączenie wiskozy i bawełny, z tego co pamiętam. Jeszcze oczywiście cena za spodenki. I tutaj mamy 30 zł. Tak wyglądają z przodu. Oczywiście mamy kieszenie z boku. I z tyłu też są takie fejkowe kieszenie. I jeszcze ta bluzeczka w stylu takiej hiszpanki z ozdobnymi rękawkami. Tak ona wygląda z przodu. 30 zł kosztuje. I tutaj spójrzcie na te ozdobne rękawki, takie wycięcie i taka kokardka. Jeżeli chodzi ogólnie o tego typu wzór, no nie jestem do końca zbytnio przekonana, jakoś mnie nieszczególnie się on podoba, dlatego przejdziemy sobie dalej. I tutaj na dziale dla mężczyzn znalazłam tego typu koszulka, jest to bokserka z napisem fajne ciacho, tu macie Donata narysowanego, cena 15 zł i maksymalnie do rozmiaru XXL. Materiał 100% bawełna, ale jak możecie zauważyć, dość cienka. I tutaj też jakaś tego typu bluzeczka w kolorze już niebieskim z jakimś nadrukiem, ale z tej strony zauważyłam strój kąpielowy, którego wcześniej nie widziałam. I on kosztuje 70 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. Ogólnie większość tych strojów kąpielowych jest z zeszłego roku, dlatego ja ich nie pokazuję, nie skupiam się na nich, ale tego jednoczęściowego nie widziałam. I muszę Wam przyznać, że całkiem interesująco on wygląda na żywo. Tutaj ma takie pseudo kwiatki, jest dość gruby, jeżeli chodzi o materiał. I tutaj też Wam właśnie pokazuję z bliska, jak wyglądają te wyszywane kwiatki. Lekkie wypełnienia w miseczkach. Ogólnie ciekawy strój. Na dziale dziecięcym dalsza część tej kolekcji z Uśmiechnięty Świat. Tutaj mamy takie czapeczki dla dziewczynki za 12 zł. Takie kapelusiki. Całkiem fajne, muszę przyznać. Oprócz tego taki zestaw spinek do włosów za 6 zł. Tutaj zestaw takiej biżuterii, również dla dziewczynki za dyszkę. I poniżej mamy plecaki, bardzo fajne, dość duże. I jeżeli chodzi o cenę tego plecaka, 40 zł, jest on wykonany z takiej jakby gumy. Jak widzicie, wszystko lśni, błyszczy się. Tutaj ma kilka przegródek. Uważam, że też bardzo ładnie wykonany jest ten plecak. Tę sukienkę z boku już kiedyś pokazywałam, tak więc jej nie będę pokazywała, ale tutaj jeszcze gumki mamy za 7 zł, dwie sztuki, taki pseudo poliester, jeżeli chodzi o materiał. I poniżej mamy buciki, takie trampki za kostkę i one kosztują, zaraz tu Wam pokażę,
40 zł, z tym, że to już są trampki dla nastolatków. Te obok buciki to wcześniej pokazywałam na samym początku, ale przejdziemy się dalej, ogólnie do obuwia. I tutaj też, tak, że tak powiem, możecie popatrzeć, co jest dostępnego. Tu są ponownie te trampki. Nie skojarzyłam, myślałam, że to są trampki dla większych osób, ale nie. Tu też są te same trampki, maksymalnie do rozmiaru 37. Te buciki już pokazywałam. Tutaj ogólnie nic szczególnego nie widziałam, dlatego tak szybko przelecę, żebyście popatrzyli. I tutaj produkty też na stędzie, które już w większości pokazywałam. I mamy kolejne nowości. Na samym dole takie poncho kąpielowe dla chłopca 40 zł. Tutaj mamy kaptur w formie głowy żaby. Dość przyjemny był ten materiał, całkiem gruby. I tutaj obok mamy poncho dla dziewczynki, jest ono w formie jednorożca, też 40 zł kosztuje. I jeżeli chodzi o ten róg, to mnie akurat zdziwił, bo był czymś wypchany, był dość twardy, a tego bym się akurat nie spodziewała. Jak powiedziałam, ta sama cena i też Wam pokażę te poncho z tyłu, takie zwykłe materiał ombre. I wracamy tutaj powyżej, mamy zestaw majtek za 25 zł, dwie pary, tutaj taki topik dla dziewczynki, bardziej już dla nastolatki za 12 zł, kolejne skarpetki za 8 zł, dwie sztuki, tutaj 3 sztuki mamy skarpet, 3 pary za 15 zł, to są raczej takie krótsze skarpety, też Wam mniej więcej pokażę, jakie tu są kolory. Poniżej zestaw majtek za 12 zł, ale materiał, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo kiepski. I poniżej dalej mamy majtki i też mamy skarpetki dla chłopaków za 15 zł. Również tutaj mamy 3 pary. I tutaj kolejne nowości na dziale dla nastolatki. Spójrzcie na ten wzór. Tu mamy bluzkę za 40 zł. Jeżeli chodzi o ten wzór, kiedyś pokazywałam taką sukienkę dla dziewczynki, dla małej dziewczynki. Tutaj mamy bluzeczkę, ale muszę przyznać, że one wyglądają o wiele ładniej niż te dla dziecka. Jak widzicie, przeważa kolor biały i fioletowy. Te spodnie ostatnio pokazywałam. I tutaj kolejny taki zestaw, który mi się bardzo podoba. Taki topik na ramionczka za 35 zł. Od spodu jest podszewka, tak więc nic nie przebija, też bardzo ładnie estetycznie jest to zrobione. Szkoda tylko, że te ramionczka nie są regulowane. I do tego mamy jeszcze krótkie spodenki, tutaj też jest ta podszewka pod spodem. Z przodu i z tyłu wyglądają identycznie, cena 35 zł i też uważam, że są bardzo ładnie wykonane. Te kwiatki są w kolorze czarnym, że tak powiem. Oczywiście te kropki mają czarne. I tutaj mamy długą sukienkę. I też ona, ta sukienka ma podszewkę. Znaczy długą sukienkę, no nie jest ona za długa, ale wiecie, o co chodzi. Cena 60 zł. Uważam, że dość wysoka cena. Tak prezentuje się ta sukienka. I też szkoda właśnie, że te ramionczka nie są regulowane, bo niekiedy może być to problemem. I tutaj jeszcze z bliska Wam pokażę, jak wygląda ten materiał i te wykończenie. Też uważam, że całkiem ładna jest. Tutaj dalej nic nowego nie ma, to idziemy na dział dla domu. I z nowości mamy takie kwietniki. Kwietniki w dwóch rozmiarach. One są wykonane z metalu. Tutaj ta osłonka. Zacznę może od mniejszej osłonki, ona kosztuje 25 zł i tutaj za większą zapłacimy 40 zł, też Wam wyciągnę, żebyście zobaczyli konkretne wymiary, 38 cm wysokości, i tak prezentują się te kwietniki. Oczywiście to jest zdejmowane i szczerze mówiąc to się tak chybotało, tak więc nie jest zbyt stabilne, a szkoda.
I obok mamy sztuczną cytrynę. Takie drzewko. I to drzewko kosztuje 50 zł. Uważam, że dość wysoka cena, bo nie jest zbyt gęste. Niestety. I przejdziemy sobie dalej. Tu z nowości zauważyłam kubeczki, bardziej dla dzieci, z tej bajki Frozen. Oczywiście każdy kubeczek pakowany w osobny kartonik i cena mnie zaskoczyła, bo one kosztują tylko 10 zł. Uważam, że bardzo niska cena. No i jeszcze tutaj drugi kubeczek z bałwanem. Nie wiem, jak ten bałwan ma na imię. Ta wcześniej dziewczynka to była Elsa, z tego co pamiętam. I tutaj jeszcze przypomnę te takie kubeczki z podwójnym dnem ze szkła. I one kosztują 20 zł. I dalej, jeszcze poniżej, zauważyłam takie pudełka plastikowe. One były jakby pootwierane, brakowało części. Tutaj mamy cenę 8 zł. I napisałam, że to ta cena dotyczy tego większego pudełka, bo tu jest wsadzone takie mniejsze, ale nie, te mniejsze nie miały żadnej ceny, tak więc to chyba były takie zestawy, bo tu brakowało pokrywki. I też jak możecie zauważyć, mamy różne zwierzaczki. Idąc dalej, były dostępne takie miseczki wykonane z ceramiki, dość ciężkie, całkiem duże i też jakoś nie kojarzę ich wcześniej. I tutaj mamy cenę 6 zł, 700 ml pojemności. To uważam, że całkiem atrakcyjna cena. I przy poduszkach była tego typu nowa poducha, wykonana jakby z makramy, dość dobrze napakowana. I tutaj mamy cenę 40 zł. No i w ten sposób się ona prezentuje. I to by było na tyle w tym przeglądzie. Dziękuję i pa, pa.